jakie plany, jeżeli chodzi o Ciebie i Twoje starty? Jak to teraz wygląda? Dla mnie najważniejsze teraz są Mistrzostwa Polski młodzieżowe i Mistrzostwa Polski seniorek, starty w 7-5, ponieważ jest to waga olimpijska. Ja się na razie na tym skupiam, na najbliższej przyszłości. Jak się czujesz w tej kategorii 7-5? Pierwszy start wyszedł nie do końca tak, jak to sobie zaplanowałam, no ale zdarza się. Trochę jest to inny boks niż w tych ciężkich wagach i nie spodziewałam się aż takiej różnicy. No ale wiem, nad czym mam pracować, wiem, co nie zagrało i mam nadzieję, że na Mistrzostwach Polski wszystko pójdzie po mojej myśli. To jeszcze muszę podpytać, czy obserwowałaś zwycięstwo Martyny Jancelewicz nad Twoją rywalką z Mistrzostw Świata? Tak, widziałam. Walka bardzo równa, no nie dziwne, bo dwie bardzo dobre zawodniczki się spotkały. Tam Litwinka bardzo dobrze się czuła w półdystansie i Martyna starała jej się ten półdystans odebrać i bardzo dobrze zrobiła. I gratuluję mojej psiapsi. Mówisz psiapsi, ale generalnie kategoria wagowa 7-5 jest mocno obsadzona. No i te na igrzyska trzeba będzie walczyć, tak? No będzie trzeba, ale to jest wiadome nie od dzisiaj. Wiemy to od lat i trzeba po prostu się z tym pogodzić. No ten, kto nie jest na tyle dojrzały. A poza tym jesteście zawodowcami, dziewczyny, które się kolegują na co dzień, zostawiają to wszystko wchodząc do ringu. Tak, no tak samo to na jest, ringach. No. Zupełnie potraficie to rozdzielić i to jest fajne. W ringu nie ma koleżanek, ani kolegów, ani przyjaciółek, ani po prostu są, no to jest moja przeciwniczka w ringu, tak? Ale poza ringiem możemy się wspierać, możemy się lubić i jakby być dla siebie. Generalnie wielki szacunek. Tak, no nawet po... Czy po przegranych rywalizacjach, czy walkach, czy czymkolwiek, zawsze ten szacunek jest. Dzięki wielkie. Pomachaj. Pa, pa.